Hej, hej! Ja nazywam się Agnieszka, zajmuję się dietetyką oraz naturalną pielęgnacją urody i w tym filmie podzielę się z Wami sposobami, w jaki sposób dbam o szczupłą sylwetkę w kwestii aktywności fizycznej. A do zrobienia tego filmiku zainspirowała mnie Kamila, za co bardzo Ci, Kamilko, dziękuję. Bo oczywiście chodzi o to, żeby udostępniać takie treści, które interesują Was, moi drodzy widzowie. Tak więc podzielę się w tym filmie aktywnością fizyczną, sportem, który uprawiam. Oczywiście będzie mi towarzyszyć moja niunia, Migocia, bo ona jest wszędzie, jak ja ćwiczę, ja z nią biegam, ja z nią uprawiam sport. Ona nawet tutaj, gdzie mam swój sprzęt, ma swoje zabaweczki, więc dam jej zabaweczki, może się zajmie, a ja tutaj będę się dzielić swoimi spostrzeżeniami w zakresie aktywności fizycznej. Mam nadzieję, że nie będzie nam za bardzo przeszkadzała, bo ona ma tutaj różne piszczące piłeczki i pewnie zacznie zaraz tymi piłeczkami piszczeć. No ale będę musiała jej zabrać. O właśnie, takie coś będziecie może słyszeć w tle. Ona też nie za bardzo sobie daje zabrać. Lubi się droczyć. No idź się bawić, niunia, gdzie indziej. No nie, no przecież ona się musi bawić ze mną, musi mi. Tak, tak, o proszę bardzo. Tak, tutaj będzie pokaz sztuk psich, a nie ja będę mówić o diecie i aktywności fizycznej. No, mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. No właśnie, ona musi się wysunąć tutaj na pierwszy plan. No i nie da się nawet przegonić. O, i by tak, no łapkę, daj łapkę. Tutaj nie chodzi o to, żebyś ty, moja droga, była na pierwszym planie, bo ja chcę tutaj opowiedzieć o aktywności fizycznej, a nie zabawach z tobą, chociaż to też pewnego rodzaju aktywność fizyczna. No tak, później pójdziemy się bawić, będziesz aportować. No przepraszam, bo pies jednak wymaga trochę uwagi. Mam nadzieję, że trochę urozmaici ten film. Więc tak, moja aktywność fizyczna jest dosyć bogata, bo odkąd pamiętam, chyba będę musiała Ci zabrać piłeczkę, moja droga. Bo nie dasz mi mówić, później się pobawimy. No widzisz, później się pobawimy piłeczką. Tak więc wracam do tematu. Jeszcze raz wybaczcie, ale ten pies jest bardzo, bardzo absorbujący, a ja nie lubię jej zamykać, wszak to moja przyjaciółka, a nie niewolnica. Prawda? Dobrze, okej, okay. Ale ty możesz teraz zejść troszeczkę na bok, niunka. Wiem, chcesz się bawić. Jeżeli chodzi o moją aktywność fizyczną, to jak wspomniałam, jest ona bardzo, bardzo bogata. Począwszy od biegania, bo biegam od roku w sumie, bo wcześniej nie przepadałam za bieganiem, a teraz raz na jakiś czas. Oczywiście nie są to wyczynowe biegi. Ja nie biegam żadnych maratonów, tak z 5-6 kilometrów spokojnie sobie przebiegnę, nie żadnym jakimś szybkim tempem. Ale lubię robić też takie treningi interwałowe, bowiem są bardzo skuteczne, fajnie podnoszą tętno, cudownie działają na układ krwionośny. Czyli biegnę sobie na przykład takim średnim tempem minutę dajmy albo pół minuty, a 10 sekund później biegnę bardzo, bardzo szybko. I tak przez 10-15 minut. To jest taki trening interwałowy. Oprócz tego również wykonuję takie treningi interwałowe na rowerku. Mam rowerek stacjonarny, sobie taki kupiłam, bardzo fajny, więc również tak robię. Czyli pedałuję sobie takim wolniejszym tempem gdzieś około 30 sekund, potem przyspieszam na 10 sekund i tak też 10-15 minut. Oczywiście w tym rowerku można sobie ustawić czas i to jest bardzo fajna sprawa. Takie interwały to jest z tych ćwiczeń cardio, bowiem oprócz ćwiczeń cardio, które są bardzo, bardzo ważne dla zachowania zdrowia, przede wszystkim układu krwionośnego, bowiem jeżeli nie będziemy ćwiczyć wydolności tego układu krwionośnego, to na przykład potem będzie potrzeba przebiec się jakiś tam odcinek, no a my po prostu dostaniemy zawału. Więc dlatego musimy dbać o ten układ sercowo-naczyniowy, żeby podczas jakiejś banalnej czynności, krótkiej przebieżki po prostu nie zejść. To jest ważne. Ćwiczymy
w ten sposób naszą pompę, nasze serce, nasze naczynia krwionośne i cudownie dotleniamy organizm, dotleniamy mózg. Zauważcie, że jeżeli poruszacie się na świeżym powietrzu, czy to na rowerze właśnie, czy biegając, czy nawet spacerując, ale spacery to nie jest takie typowe cardio, bowiem żeby tutaj była zachowana ta funkcja zdrowotnego wpływu na nasz układ krwionośny, to musi się podnieść tętno dosyć wysoko. To jest jeszcze zależne od wieku. Ja sobie tak podnoszę nawet do 130-140 uderzeń, chociaż tego tak za bardzo nie monitoruję, robię to na czuja. Ja nie lubię wszelkich rzeczy monitorować, więc tutaj w moim przypadku to odpada, ale jeżeli ktoś chce, no to może sobie takie parametry monitorować. Więc tutaj chodzi w grę zwiększenie wydolności układu krążenia. To jest dla mnie bardzo ważne, bo ja wykonuję bardzo dużo czynności, czy na ogrodzie, czy coś robię, czy coś biegam i lubię być po prostu wydajna i mieć dużo energii. To jest dla mnie naprawdę niesamowicie ważne. A do tego, jeżeli tak dotleniamy sobie umysł, mózg, lepiej on pracuje, mam więcej ochoty do tworzenia, do pisania, do robienia właśnie takich filmików. Jestem bardziej radosna, mniej mam takich jakichś depresyjnych myśli, smutnych myśli. Zdecydowanie lepiej się czuję psychicznie również, bo to jest ważne. Dotleniona jest nasza krew. I dodatkowo, jeżeli chodzi o te ćwiczenia cardio, interwałowe, to skaczę również na trampolinie. Bardzo lubię takie skakanie na trampolinie, bowiem przypomina mi się dzieciństwo. Lubiałam skakać na wszelkich takich różnych ustrojstwach. No i tak mi zostało do tej pory, więc kupiłam sobie trampolinę i sobie na niej skaczę. A dlaczego trampolina jest taka fajna i dlaczego mnie zainteresowała? Bowiem wspaniale porusza limfę. A nasz układ limfatyczny jest dosyć leniwy, więc trzeba go jakoś kopnąć do działania. I właśnie jednym z takich sposobów jest skakanie na trampolinie. Tylko tutaj trzeba uważać i nie skakać zbyt często i zbyt intensywnie, bo można sobie zrobić więcej szkody niż pożytku. Ja stosuję tak trampolinę raz na 2-3 dni przez 10 minut, nie częściej. Bo tutaj chodzi w grę utrzymanie funkcjonalności mięśni dna miednicy. Tutaj jest takie właśnie przeciwwskazanie. Jeżeli ktoś ma z tym problem, to trampolina odpada. Niemniej ja sobie ją wplotłam w moją aktywność fizyczną właśnie z tego względu, że doskonale porusza układ limfatyczny. I dodatkowym takim zabiegiem oprócz skakania na trampolinie jest szczotkowanie ciała na sucho. I tutaj w mojej YouTube'owej przestrzeni również jest dokładny instruktaż, w jaki sposób szczotkować ciało na sucho. Jakimi ruchami, przez jaki czas, w jaki sposób, to wszystko znajdziecie. Podpinam ten film, także zajrzyjcie sobie do tego filmu, jeżeli interesuje Was ta kwestia. Oprócz tych ćwiczeń cardio, tych ćwiczeń interwałowych, dodatkowo ćwiczę sobie, uprawiam sobie, można powiedzieć, jogę. Ale jogę robię zazwyczaj rano. Bezpośrednio po wstaniu z łóżka umyję sobie zęby, wykonam poranną toaletę, jeszcze oczywiście nie jem, bo nie ćwiczę na pełny żołądek. Więc z rana ja wykonuję jogę. A że stosuję post przerywany i jem stosunkowo późno, tak około 11-12, więc samego rana, 7-8, ja sobie taką jogę wykonuję. Oczywiście nie jakąś taką hardkorową, no jeżeli można powiedzieć, że joga jest hardkorowa, chociaż może być, wykonuję sobie takie delikatne pozycje, około 20 minut, a potem stosuję jeszcze dodatkowo oddychanie według metody Wima Hofa. I stosuję to oddychanie już tak od kilku miesięcy i weszłam już nawet na drugi poziom. Także jestem bardzo z siebie zadowolona, bo na początku, jak zaczynałam tę metodę oddechową, to nie mogłam nawet wstrzymać powietrza na 20 sekund. A teraz wytrzymuję około 2 minut. Tak, dokładnie tak, bo weszłam na ten drugi poziom zaawansowany i tam maksymalnie należy wstrzymać oddech do 2,5 minuty. A ćwiczenia oddechowe
cudownie alkalizują krew. I zawsze właśnie rano po wykonaniu jogi kładę się i oddycham. Po takim oddychaniu czuję się zupełnie odprężona, czuję się cudownie zrelaksowana i napływają do mnie same dobre, motywujące myśli. I jest to cudowny stan wyjściowy do medytacji i potem jeszcze jakiś czas medytuję. Także ta moja poranna rutyna trwa tak około godziny. Ale to nie jest dużo, jeżeli weźmiemy pod uwagę cudowny wpływ tego wszystkiego na samopoczucie w ciągu całego dnia. To jest naprawdę niewiele. Lepiej sobie wcześniej wstać, wykonać taką poranną praktykę, a potem cały dzień jest bardzo fajny, wszystko idzie jak z płatka. Nawet jeżeli są jakieś nerwowe i stresujące sytuacje, to po takich poczynaniach porannych zdecydowanie łatwiej sobie z nimi radzić. Także dla ciała i dla ducha. Bo człowieka nie powinno się traktować odrębnie, czyli osobno ciało, a osobno umysł, duszę. To wszystko jest jednością. Jesteśmy jednością i jedynie takie holistyczne potraktowanie człowieka daje gwarancję cudownego życia i sukcesu. Bo czym jest wspaniałe życie? Czym jest szczęście? Jest to właśnie sukces. Dlatego te ćwiczenia dla mnie są naprawdę wspaniałe. Medytacja wycisza, medytacja uspokaja. A że ja jestem osobą bardzo emocjonalną, więc medytacja mi naprawdę pomaga. Ale miałam pewne trudności w związku z nauczeniem się medytacji. No bo ja tutaj pracuję, tutaj robię kupę działań, potrafię robić 20 rzeczy naraz. Więc nauczenie się medytacji dla mnie było naprawdę nie lada wyzwaniem, ale udało mi się i jest coraz łatwiej. Oczywiście rozwijamy się i kształcimy bez końca. Nie ma czegoś takiego jak koniec. Zawsze coś będzie, zawsze będziemy mieli jakieś wyzwania. Po to jesteśmy tutaj na ziemi. Dlatego tak ważne jest zaakceptowanie tego i nie, ja się nauczę medytacji, to już koniec. Nie, absolutnie nie. Zawsze będziemy się wznosić wyżej. Zawsze będziemy chcieli robić to lepiej, skuteczniej. Także no, nie łudźcie się, że taki stan nic nie robienia i lenistwa osiągniemy. Czyli, że leżymy sobie na chmurce i po prostu nic nie robimy. Bo nawet taki stan, jeżeli byśmy chcieli osiągnąć i jeżeli byśmy osiągnęli, dajmy na to, to po pewnym czasie nas znudzi. Także jesteśmy stworzeni do rozwoju. I tak wygląda moja poranna rutyna ćwiczebna, można powiedzieć. Ale oprócz tego uwielbiam wszelkie ćwiczenia siłowe. Bowiem same ćwiczenia cardio, no mięśni nam nie wyrobią. Ewentualnie możemy schudnąć i to doskonale. Ćwiczenia interwałowe są najlepsze na schudnięcie. Cudowne wręcz, bo zwykłe cardio trwające takie 30 minut, 40 minut nie jest tak skuteczne w odchudzaniu jak właśnie ćwiczenia interwałowe. Ja ćwiczę tak od lat, no i absolutnie nie mam żadnych problemów z jakąś nadwagą. Ja nawet nie wiem, co to znaczy, mimo że jadam ogromne ilości kalorii. Mój posiłek dzienny to jest około 3000 kalorii, wyobraźcie sobie. Ale ja mam takie zapotrzebowanie, bo ja się dużo ruszam, dużo pracuję umysłowo, ruszam się również fizycznie, więc ja tego potrzebuję. Ale absolutnie mi się to nie odkłada w tych miejscach, w których nie chcę. Tak to właśnie działa. Uregulowałam sobie metabolizm i to całe moje postępowanie, że no nie tyję. A powiem Wam, że wiele osób, wiele kobiet szczególnie w pewnym wieku, no niestety boryka się z problemami tycia. I to nie są rzadkie problemy, a wręcz nagminne. Tutaj wszystko jest ważne. I ten ruch, i ta dieta, i to nastawienie w głowie, o którym bardzo często mówię.
Bo bez nastawienia pozytywnego do wszystkich naszych działań, no niestety nic dobrego się nie wydarzy. Na czym się skupiasz, to przyciągasz. To, na co zwracasz uwagę w myślach, to generujesz. Więc tutaj nie ma innej drogi. To jest długa droga być może do zrozumienia i do wdrożenia sobie takich rzeczy w życie, ale naprawdę bardzo, bardzo opłacalna. Poprawia się nam diametralnie jakość życia. Dużo łączę rzeczy z psychologią, z psychiką, no ale podchodząc holistycznie, niestety nie da rady tego odrębnie zanalizować. Więc ćwiczenia to również sprawa umysłu. I stąd moje ulubione ćwiczenia siłowe. Bardzo często właśnie używam różnych ciężarków. Czy na przykład sztangi, bo ze sztangą też ćwiczę. Różnych takich wspomagaczy. No bo jednak, jeżeli chcemy ćwiczyć siłowo, to musimy podnosić jakiś ciężar, żeby to miało skutek. Na samym początku, jak zaczynałam swoją przygodę z ćwiczeniami siłowymi, no to wykorzystywałam butelki z wodą. Dokładnie tak można zaczynać. Nie musimy sobie kupować jakichś tam ciężarków. Ja tych ciężarków mam wiele, począwszy od 1 kg, skończywszy na 5 kg, a do tego mam sztangę ze 20 kg, także mam tego sporo. No i sobie tak ćwiczę. Oczywiście z ćwiczeniami siłowymi to jest tak, że nie wykonujemy ich codziennie na daną partię mięśniową. Musimy dać naszym mięśniom się zregenerować. No ale bez ćwiczeń siłowych nie będą nam rosły, no nie tyle rosły, kształtowały się, bo mi nie zależy na tym, żebym miała jakieś, Bóg wie jakie muły. Nie w tym rzecz. Chodzi o to, aby sylwetka była ładnie ukształtowana i jędrna, a to właśnie zapewnia nam ćwiczenie siłowe. Sztanga, na przykład martwy ciąg czy przysiady, chociaż z przysiadami to też trzeba uważać, bo jeżeli macie problemy z kolanami, to lepiej powoli dostosowywać kolana, bez obciążeń. Także są inne, bezpieczniejsze na przykład ćwiczenia siłowe niż przysiady ze sztangą. Bo no nie zaczynajmy, jeżeli w ogóle zaczynacie, jeżeli jeszcze nigdy nie ćwiczyliście siłowo, to zaczynajcie od maleńkich obciążeń. A wiecie, że ćwiczenia siłowe przeciwdziałają zwyrodnieniu mózgu, przeciwdziałają takim chorobom neurodegradacyjnym jak na przykład Alzheimer? Tak, dokładnie, bo wspaniale działają na kości i na mózg. Ja popełniłam swojego czasu taki artykuł na moim blogu odnośnie zalet ćwiczeń siłowych. Doskonale właśnie wspomagają pracę mózgu i cudownie wpływają na stan naszych kości, bowiem ćwicząc jakąś tam partię mięśni, ćwiczymy również kości. Przystosowujemy je do większych obciążeń, a tym samym zwiększamy ich gęstość, bo one muszą przystosować się właśnie do podnoszenia coraz cięższych ciężarów. Także po czasie, jak już jakieś takie malutkie ciężarki przestaną działać, czy będą dla Was za lekkie, no to oczywiście zmieniacie na cięższe albo zmieniacie po prostu ćwiczenia. Ja ćwiczę w ten sposób. To zależy, jak do tego podejdę, jaką mam ochotę w danym dniu, ale generalnie to robię sobie tak około godzinny trening całego ciała co 2 dni albo co 3. Tak, żeby wypadało 2-3 razy w tygodniu, nie więcej, bo z ćwiczeniami siłowymi nie należy przesadzać. A między tymi siłowymi ćwiczeniami robię sobie właśnie interwały czy jakieś lekkie cardio. Zdecydowanie wolę interwały, bo jednak wówczas to serce tak mocno, mocno przyspiesza i zdecydowanie lepiej sobie kształtuje formę takimi ćwiczeniami. Także czy na rowerku, czy na zewnątrz biegając, jak nie ma pogody, to sobie na tym rowerku stacjonarnym. Także ja ćwiczę codziennie. Codziennie ćwiczę jogę, codziennie wykonuję ćwiczenia oddechowe według metody Wima Hofa, moja ulubiona, bardzo to lubię.
Myślałam, że nie polubię tego, bo to jednak wstrzymywanie oddechu i takie później pełne oddechy, to wydawało mi się na początku trudne i było. Ale teraz, jak już sobie wyrobiłam nawyk, wyobraźcie sobie, że nie potrafię bez tych ćwiczeń funkcjonować. Czegoś mi brakuje. Dosłownie czegoś mi brakuje. Tak działają właśnie nawyki. Wyrabiamy sobie pozytywne nawyki. Podobnie jest z jogą. Swojego czasu cierpiałam na pewne bóle kręgosłupa. W sumie poszłam do fizykoterapeuty i wiedziałam, jaka jest tego przyczyna. I teraz obecnie, jak uprawiam jogę, a jak byłam u fizykoterapeuty, no to było 5-7 lat temu, i jak zaczęłam już systematycznie uprawiać jogę, wszelkie, naprawdę wszelkie dolegliwości związane z jakimiś boleściami w kręgosłupie, tu mnie łupie, tam mnie łupie, nie ma, absolutnie nie ma. Oczywiście z jogą to też jest tak, że dopasowujemy ją do zakresu własnych możliwości i nic na siłę. Ćwiczenia nie mogą boleć, ma być to dla nas relaks, jeżeli chodzi o jogę. Więc jeżeli nie potraficie zrobić psa z głową do dołu na przykład, no bo to jest dosyć trudna pozycja, to róbcie tak, jak potraficie, ale róbcie. Nie rezygnujcie, nie zniechęcajcie się. Joga jest o tyle fajna, że można ją uprawiać do późnej starości, od dziecka do późnej starości. To jest taki rodzaj aktywności, którą szlifujemy z wiekiem. I im jesteśmy starsi, oczywiście zakładając, że wykonujemy jogę systematycznie, tym jesteśmy w tej jodze lepsi. Nie ma naprawdę żadnych ograniczeń wiekowych. Rzecz jasna, że im wcześniej zaczniemy, tym lepiej, bo będziemy bardziej rozciągnięci, będziemy bardziej sprawni, sprężyści, elastyczni. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zaczynać jogę nawet w wieku 90 czy 100 lat. Absolutnie nie. Nie róbmy sobie takich blokad w głowie, sztucznych blokad, pozornych, bo prawda jest zgoła inna. Jesteś gotowy na to, na co przygotowany jest Twój umysł, więc to również można tutaj zmienić. Więc moja rutyna wygląda w taki sposób, że z rana joga, hatha joga bądź joga kundalini. Bardzo lubię robić sobie kryje jogi kundalini. Potem ćwiczenia oddechowe Wim Hofa. W międzyczasie jakieś interwały, czy to właśnie rowerek, czy bieganie, czy skakanie na trampolinie, a wieczorem 2-3 razy w tygodniu ćwiczenia siłowe. I to jest dosyć dużo moim zdaniem, bo praktycznie codziennie wykonuję jakieś ćwiczenia, ale już sobie nie wyobrażam życia bez aktywności fizycznej. Absolutnie nie, bo czuję się taka jakaś, no, ciężka, taka jakaś zaskorupiała, no czuję się fatalnie. Swojego czasu, jak miałam kontuzję kolana, no przydarzyło mi się takie nieszczęście, to już 3-4 lata temu, no to przez jakiś czas, miesiąc czy dwa, nie mogłam wykonywać żadnych ćwiczeń praktycznie. Czułam się fatalnie, no to jakbym wstała wręcz z grobu, jak leżałam na tej wersalce z tym zapaleniem kolana najpierw, bo mi spuchło i naprawdę nie mogłam chodzić. Już jest okej. Także to była dla mnie naprawdę katastrofa. Czasami jeszcze na weekendy oczywiście chodzę po górach, bo uwielbiam wycieczki górskie. Tak po 20 km, 18 sobie robię. No i uwielbiam takie porządne, mocne zmęczenie. No nie jest to codziennością, ale wspominam, bowiem te ćwiczenia interwałowe, ćwiczenia siłowe są właśnie bardzo dobre jako takie prećwiczenia do chodzenia po górach. No a ja uwielbiam chodzić po górach, mieszkam niedaleko gór, niedaleko Karkonoszy, więc te przepiękne góry są dla mnie na wyciągnięcie ręki i korzystam z tego dobrodziejstwa, kiedy tylko mogę, kiedy tylko mam czas i kiedy tylko dopisze pogoda. No oprócz tego takie aktywności jak praca w ogrodzie, tego to już nie wspomnę, też sobie to dzielę, bo jednak dosyć dużo tego wychodzi i jest to czasochłonne. Niemniej bardzo, bardzo lubię ruch na świeżym powietrzu i kontakt z naturą. To jest moje życie. Jeżeli jeszcze nie ćwiczycie,
To być może zmotywuje Was do ćwiczeń, bo to jest super sprawa. Fajnie się wygląda, czujemy się lekko, nie czujemy w ogóle postępującego wieku, a przy tym tryskamy energią i wyglądamy również fit. Czego Wam życzę. Pa, pa.